Ludzie trzymają się tych takich bezpiecznych form zarabiania, bezpiecznych według nich oczywiście, właśnie. Tak? Że to jest właśnie tak. Etat, że jest stabilnie, że jest bezpiecznie. Banki przecież uwielbiają umowy o pracę, tak? Kredyty dla młodych ludzi są bardzo popularne, więc najczęściej jest taka droga, skończmy studia, idźmy na etat i weźmy od razu kredyt na 30 lat. Dzięki nieruchomościom mogliśmy mieć właśnie tą wolność finansową, mogliśmy mieć czas, no ale wolność finansowa nie do końca jest taka, jak się wszystkim wydaje, że to jest super sprawa, no bo coś trzeba w życiu robić. Pokazała wojna, pandemia, różne inne zdarzenia, że jednak cały czas się te nieruchomości bronią, tak? Więc to też jest taki sygnał do tego, żeby kontynuować, żeby iść w tą stronę. Wszyscy żyjemy w pewnym społeczeństwie i cywilizacji, które jednak są wokół tak, etatu, wokół takiej pracy 8-16 albo 8-18, wokół edukacji, no takich wartości, które jak tak się zastanowić, to pytanie, czy dają szczęście, czy nie. No. Dzisiaj mam dla Was rozmowę z Kasią Jeremiaszem Gorzędowskimi. Pogadamy sobie o tym, gdzie i kiedy się poznaliśmy i Wam wiele ciekawych rzeczy z nich wyciągnę. Zapraszam, witajcie. Cześć. Cześć. Poznaliśmy się, nie wiem w tym roku, ale wiem, że to było na mastermindzie o robieniu książki. Zdecydowanie tak. Rok pamiętasz mniej więcej, Kasia? 2016? 15? Tak? Okej. Okay. To był mega tani mastermind, nie wiem, za 3-4 stówki. Pierwsza jego edycja. Hej, nauczymy Cię wydawać swoją książkę. Wy to wyszliście. I pamiętam, że powiedziałeś, że to był największy ROI projekt ever. Zdecydowanie tak. Opowiadaj. Stworzyłeś książkę, stworzyliście książkę razem o remontowaniu. I jedźmy dalej od tej historii, co się działo. Tak, to w ogóle był taki magic moment, ten twój webinar, ten twój mastermind, bo ja pamiętam, jak siedziałam, gdzie siedziałam, w którym mieszkaniu, w co którym robisz, pokoju. Co robisz, opowiedz o tym, no. Taki moment, jak pachniał dywan, wszystko. Dokładnie tak, bo ja pamiętałam, że to jest to. This is it, to jest ten moment, to jest ta szansa i na pewno będzie super, super projekt. I weszliśmy w to, zrobiliśmy książkę, zastanawialiśmy się przez jakiś czas jaką. Tam oczywiście prowadziłeś przez cały proces wydawania najpierw temat. Zastanawialiśmy się nad tematem nieruchomościowym oczywiście, bo w tej branży działaliśmy od paru lat. Zdecydowaliśmy się wydać książkę remontową, bo wiele osób nas już wtedy, mimo że to był jakiś początek naszej drogi, pytało, jak robimy te mieszkania, jak to wygląda. I poszliśmy właśnie w tym kierunku i wydaliśmy książkę, jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie. I to była właśnie pierwsza książka, projekt Petarda, który też wystrzelił tutaj naszą markę osobistą. I dokładnie widzę zdjęcie okładki, takie kluczyki na okładce na stole. Tak, na rzędzie. Odrobinkę się cofając, skąd u Ciebie była taka, u Ciebie czy u Was, bo nie wiem, jak do tego podejść, taka pewność, że to jest hit, że wejście w to jest hit przed zrobieniem tego, no bo teraz można o tym mówić wstecznie, że a, super fajnie, ale skąd u Ciebie była taka wewnętrzna pewność, że this is it? Wiesz co, nie potrafię tego wyjaśnić, to była po prostu chyba intuicja, wiedziałam, że to jest to i że idziemy w to. Szansa, gotowość, robimy. Tak, natomiast no, cały projekt, który był, pokazał, że to będzie właśnie fajna sprawa. Była przedsprzedaż, było zderzenie z rynkiem, było rozmawianie z ludźmi. Książkowo, nie? Ciach. Było robienie live'ów, więc już jakby w trakcie tego procesu wiadomo było, że to się uda, że to nie będzie tylko książka dla nas, dla mamy i dla babci, tylko po prostu realnie przyda się ludziom. No, także... I co Wam książka dała? Co, w czym Wam pomogła? Jakby wtedy, a dzisiaj, gdzie jesteśmy? Tak, ja bym w ogóle powiedział, że początki tej książki to w ogóle była zabawa, nie? To tak, ja nie pamiętam tego jako projekt biznesowy, tylko po prostu jako taki wow, nagle pomysł do zrealizowania. Książkę. Dokładnie, tak? Bo okazało się, że to może być proste, szybkie. Ja teraz mam wrażenie, że proces pisania i tworzenia tej książki trwał miesiąc, chociaż może się okaże, że pół roku, Kasia pewnie bardziej pamięta. Myślę, że był szybki. Ale to było coś takiego pstryk. I zazwyczaj słyszymy, zaczynaj z wizją końca. Nie? Akurat ten projekt był naprawdę spontanicznie robiony. To nie było tak, że tutaj celem było nie wiem, popularność marki, jakaś sprzedaż. Tak? Oczywiście to są fajne założenia, natomiast to był totalny fan i rzeczywiście ten projekt poszedł jak z płatka. A to, co działo się potem, no to właśnie takie początki drogi biznesowej, które rzeczywiście dawały jakąś popularność, markę, to, że ludzie się odzywali, że ludzie... Że hej, to ci od tej książki, tak? Dokładnie, tak. A ile egzemplarzy jest już u czytelników mniej więcej? Kilka tysięcy, bo w międzyczasie wydaliśmy jeszcze drugą książkę, w kilku uczestniczyliśmy, ja jako project manager w niektórych książkach uczestniczyłam, także... Ale książki dały wam taką realną kasę, czy były lewarem do jeszcze większej kasy? Raczej lewarem. Ale też było to. Wiesz, my działamy w nieruchomościach, więc tutaj sprzedaż tych książek nie była jakimś wielkim game changerem, natomiast była dużym takim właśnie lewarem, dużym plusem do tego, co działo się
później. Mhm. Fajne współprace. No, fajne. Śmiało, śmiało. A propos kasy jeszcze, tak? To wiesz, tak sobie myślę, no perspektywa, nie? Gdzieś tam lata temu, jak sobie jeszcze 10-12 lat temu na etacie zarabiałem, tak? Jakieś 1800 zł czy 2000, tak? No to były pieniądze, które pozwalały przeżyć miesiąc, nie? Teraz jak sobie myślę o książce, to pewnie było coś w stylu, że a no miesięcznie 1500 zł czy 1800, tak? No to właśnie wiesz, w porównaniu do innych rzeczy, no to co to jest, tak? Ale właściwie perspektywa, nie? Ale jeszcze kilka lat wcześniej, no to była ta kasa, która miesięcznie dawała przeżycie, a jednak sprzedaż książki można powiedzieć, że prawie, że pasywnie. No, od czasu do czasu jakiś live, tak, informacja na Facebooku, ale rzeczywiście... Ja to wyprostuję, bo wasze działanie było dalekie od pasywnego. Kasia cisnęła live'y, pamiętam. Tego było dużo, bo boję się, ale robię. Tak to pamiętam. Tak. Więc to nie było pasywne. Teraz kłamczuczkuję do kamery. Ja już mówię. Pomyślałem sobie o tym, wiesz, 8-10 godzinnym dniu pracy na etacie, okay, czyli 160 godzin, wiesz, charówki, które daje 1800 zł, no to, wiesz, te live'y, nawet jeden dziennie, który zajmuje tam pół godziny, no to dlatego powiedziałem, że pasywnie w porównaniu do takiej pracy etatowej. Ja bym powiedziała, że Jeremiasza działania to były pasywne, bo on się nie dał wkręcić na początku, żeby aktywnie działać. Nawet bym powiedziała, że do niedawna jeszcze nie był do końca przekonany, żeby aktywnie działać w social media i gdzieś tam próbował różne sposoby. Osoby, żeby może ja mu pisała, może ktoś z firmy by mu pisał. Był nawet taki projekt, że mieliśmy kogoś zatrudnionego do social mediów, żeby dla Jeremiasza tworzyć materiały i dopiero niedawno się przekonał, że jednak to, co stworzy sam, jest tak naprawdę najbardziej ciekawe dla ludzi. Personal brand nie jest delegowalny, choćbyś nie wiem, co robił. Zdecydowanie nie. Nie jest delegowalny. Może być lekki support w kwestiach technicznych. Nie montujemy sami wideo już. No. A książkę jeszcze dodam, że nagrywaliśmy przecież, jak widzieliśmy, po mieszkaniach, po remontach i ja zadawałam... Ja zadawałam Jeremiaszowi pytania i na dyktafon nagrywaliśmy i potem spisywaliśmy to będąc. Ale u was super jest to i często mam takie pytanie też o moją pracę z Kamilą, że pracujemy jako para. Teraz ty coś mówisz, Kasia prostuje. Tak samo u mnie, że jak wydaliśmy książkę Wima Hofa, wydawało mi się, że to było takie lekkie, pasywne, a Kamila przypomina, nie, to nie było pasywne. Siedziałeś w wodzie 5 razy w tygodniu, jakieś tam wyprawy dzikie, bez graci na Śnieżkę, nie? Ja cisnąłem, ale nie czułem, że ja cisnę, bo byłem w takim flow tego działania. Więc fajnie, że tak prostowanie jest historię. Ta sama impreza, ale ktoś myślał, że ja zupę pomidorową, a to był losu. Dokładnie. Tak jest. Okej, okay, i teraz co robicie? Co teraz robicie? Bo nie widzieliśmy się długo, wiem, że hasło o nieruchomości, ale co to w ogóle znaczy hasło nieruchomości? Mhm. Tak, jak mówimy nieruchomości, to ludzie mówią, aha, to jesteście pośrednikami. To jest takie standardowe postrzeganie gdzieś tam w społeczeństwie, ale nie, no zajmujemy się inwestycjami w nieruchomości, pomagamy osobom, które chcą kupić mieszkanie na wynajem, które chcą inwestować w nieruchomości i robimy to w kilku obszarach, bo sprzedajemy mieszkania na wynajem, pomagamy też właśnie w obszarze edukacyjnym, bo mamy i książki, i kursy, prowadzimy remonty, także dość szeroka działalność. Ostatnio próbujemy swoich sił też w deweloperce. Także. A to jest tak, że robicie to samo co branża, ale przez swój personalny wkład i sposób, jak to robicie, to właśnie z tą innością? Tak sugeruję odpowiedź. Tak? To właśnie jest? Trochę tak, tak. A trochę też tak jest, że my to robimy... Dla siebie, nie? Czyli to znowu, to nie jest tak, że ten biznes powstał na zasadzie, że siadamy i teraz myślimy, jak robić biznes, tylko biznes powstał dlatego, bo chcieliśmy mieć wolność finansową, więc zaczęliśmy z własnymi mieszkaniami, a teraz, żeby był naprawdę pasywny, nie było komu wydelegować jakiej firmy, bo taka firma nie istniała. To własna firma, no skoro już pracownicy, to pracownik może jeszcze coś innego też zrobić, więc nowe pączkowały branże, tak? I tak to się gdzieś tam rozrosło, tak? Więc może tak trochę to, ta inność tego biznesu naszego, no to wynika i może brak takiego rozgłosu, tak? Bo my, nie wiem, nie mam czegoś takiego jak reklamy naszego biznesu, tak? My nie szukamy nowych klientów, oni po prostu sami przychodzą przez polecenia. Natomiast to dlatego, no bo robimy to niejako dla siebie, nie? A wszystko, co się dzieje wokoło, to jest bo wy wsiąkliście mocno w nieruchomości, a ja w ogóle nie. Ja też miałem etap, zaczynałem i mnóstwo osób proponowało w takim razie, ty byłbyś super w nieruchomości albo sprzedaży, czy jakichś tam inwestycjach, ale mi to nie kliknęło w ogóle. Mam nieruchomość, kupiłem, w zasadzie przelew kupiłem, mam, ale wyszło mi, że są inne sposoby na zarabianie pieniędzy po mojemu. Jasne. Mhm. Więc jak to było, że wy sobie ten sposób zarabiania pieniędzy wybraliście jako wasz sposób zarabiania pieniędzy? Kochasz mury, lubisz zapach cementu, lubisz z ludźmi chodzić po mieszkaniach? Dobre pytanie. Właściwie to się zmienia w czasie, tak? Bo kiedyś te remonty rzeczywiście bardzo lubiłem i pewnie bardziej ja, chociaż Kasia zaraz się może wypowiedzieć. I ten rzeczywiście zdarzyło się nieraz z drabiny coś tam remontować, malować i robić przy elektryce. Ale właściwie od kilku lat w ogóle tego nie robię, tak? Nadal mnie to kręci, ale na zasadzie podglądania efektów, raportów, po prostu osób, z którymi współpracuję. Okej, też kartonów już nie noszę, tak, tak. Totalnie nie, tak? Natomiast jest to fajne, bo to działa cały czas, jest powtarzalne, jest po prostu sprawdzonym systemem, który mamy gdzieś tam
wiesz, opracowane, gdzie no, ten system na tyle jest opracowany, że no wiadomo, współpracując z różnymi ludźmi, ci ludzie czasami się zmieniają, ale system jest na tyle opracowany, że można dalej to kontynuować, tak? Więc jest tak troszkę niezależny od ludzi, co jest fajne. Niezależne od wydarzeń na rynku, co pokazała wojna, pandemia, różne inne zdarzenia, że jednak cały czas się te nieruchomości bronią, tak? Więc to też jest taki sygnał do tego, żeby kontynuować, żeby iść w tą stronę. No i pewnie ta różnorodność tak naprawdę, bo my znowu hasło nieruchomości, tak? Ale tak naprawdę zupełnie z innymi ludźmi współpracujemy w szkoleniach nieruchomościowych, zupełnie z innymi przy mieszkaniach inwestycyjnych, z innymi przy zarządzaniu, z innymi przy, nie wiem, jeszcze innym obszarze deweloperskim teraz na przykład, tak? Więc hasło dla kogoś nieruchomości, a dla nas to jest tak naprawdę 5 firm, która każda, to jest inne uniwersum tak naprawdę, gdzieś tam wspólne satelity są, ale to jest zupełnie coś innego, nie? To w każdej rozmowie, jaką robię z gośćmi, zadaję pytanie z najnowszej książki Steve'a Simsa Sięgnij Absurdu. Uważam, że jest to genialne pytanie, no brzmi tak. Co wy robicie, czego nie robią inni? Na poziomie działania, mindsetu, operacji. I czemu wy to robicie, a inni tego nie robią? Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj wygrywamy działaniem. Wygrywamy tym, że ja dość sporo się uczę, czytam, ale też... Pamiętam, Skill Learner, tak było, nie? Tak, z Gallupa Learner, ale też wdrażam i to dość szybko wdrażam, więc mamy od razu taki feedback, czy to działa, czy nie działa, czy to jest nasze, czy nie nasze. No i wszystko też układamy pod to nasze wymarzone życie. Wszystko zaczęło się z nieruchomościami od tego, że chcieliśmy mieć więcej czasu dla naszych małych synków, którzy już są teraz już więksi. No i dlatego to tak w tą stronę poszło, tak? Bo dzięki nieruchomościom mogliśmy mieć właśnie tą wolność finansową, mogliśmy mieć czas, no ale wolność finansowa nie do końca jest taka, jak się wszystkim wydaje, że to jest super sprawa, no bo coś trzeba w życiu robić i to właśnie robimy. Robimy różne fajne projekty, ale właśnie na własnych zasadach i robimy tylko dlatego, że chcemy, a nie musimy. Jakie są wasze zasady, jakie są wasze takie warunki krytyczne albo jakie warunki powodują, że jakiś projekt odrzucacie, nie grający z waszym stylem życia? Co to są te tematy? Przede wszystkim czas wolny musi być taki, jaki potrzebujemy, czyli mamy czas wolny dla swoich synów, jesteśmy na ich meczach, tak jak mówiłam ci, że jutro musimy wracać rano, znaczy musimy, chcemy, tak? Wracać, żeby zdążyć na mecz naszego syna. Chcemy właśnie odbierać ich ze szkoły wtedy, kiedy oni też proszą nas o to, a nie mówić, że muszą zostać na świetlicy. To jest jakby takie pierwsze kryterium. A drugie kryterium to są też takie wartości życiowe, odpowiedzialność, szczerość, uczciwość. To też na to zwracamy uwagę i też staramy się z takimi ludźmi współpracować przy takich projektach, które jakby właśnie w tym kierunku idą. Na rynku nieruchomości pewnie wiesz, różne rzeczy się dzieją, różne historie też takie negatywne można usłyszeć. No i staramy się trzymać tego z daleka. Więc to są takie dwa główne kryteria. I też jest wam łatwiej teraz, nie? Odrzucaj propozycje, które są nie po waszemu. A na początku też tak było, że robiliście tematy, które były nie po waszemu? Pewnie zdarzyły się takie sytuacje, ale to... Ale już to wyparłeś, tak? Wiesz co, ja bym powiedziała, że w tamtym czasie to one... Nie wiedzieliśmy, że nie będą po waszemu. No właśnie, tylko jakby... Super, okej. Tak samo to nazwało siebie. Fajnie to nazwałaś, tak? Nie wiedziałeś, że to jest niedopasowane do ciebie? Na pewno nie robiłam nic wbrew sobie, ale już jakby pod danym projekcie, danej współpracy wiedziałam, że to jakby to nie jest to, nie? Czyli jakby było dopisanie do listy takiej swojej wewnętrznej, że takich rzeczy nie chcę robić. A też macie tak, że jak jesteście bardziej dorośli, bardziej starsi, to ten czas własny jest tak super cenny, że coraz ciężej jest go sprzedawać? Bo ja mam tak, że jakaś propozycja wyjazdu, czy nie wiem, jak gdzieś w jakiejś chwili mam coś robić, to mam tak wysokie stawki i ciągle podnoszę, bo sobie cenię ten mój czas. Versus też umiejętności zrobienia tego zdalnie bez wyjeżdżania, zrobienia tych pieniędzy. Jak to jest u was? No mnie ostatnio trochę tak zauważyłem, że jest, że właśnie zmienia się ta perspektywa, nie? Czyli gdzieś tam są jakieś rozmowy ze znajomymi, bliższymi i tak dalej. Mówię na przykład, że kurczę, chciałbym trochę mniej zacząć pracować, tam mieć więcej czasu wolnego, bo chciałbym tam więcej sobie na pianinku pograć coś tam. No i dobra, zaczynamy to rozkładać na czynniki pierwsze, nie? No to jak wygląda twój dzień, żebyśmy zobaczyli, w którym obszarze jesteś w stanie tam, wiesz, uciąć jeszcze te godziny, nie? No dobra, budzę się rano, no tam, no albo jak dzieci chodzą do szkoły, to jak dzieci, jak nie, to do 10 mogę pospać. Potem jakaś siłownia, no potem śniadanko, potem i tak dalej, i tak dalej, tak? I okazuje się, że takiej, wiesz, no pracy operacyjnej, no to jednego dnia będzie 2 godziny, innego może 4, innego może lubię sobie w nocy popracować, się okaże, że jest nawet 12 albo 14 i to też się czasami zdarza, ale wpadam we flow i po prostu działam, więc ten czas wolny właśnie jest cenny i bardziej powiedziałbym, że to nie jest tak, że jest cenny i w związku z tym nie chcę pracować, tylko chcę robić te rzeczy, które, wiesz, wpadam we flow, nie? Czyli ja generalnie dużo rzeczy robię takich biznesowych, związanych właśnie z pracą zawodową, ale one absolutnie nie sprawiają bólu, tylko właśnie są
fajne i tak na wręcz, no coś tam trzeba odebrać dzieci i jest trochę żal, że muszę się odebrać, bo tutaj bym się zajął jeszcze tym tematem, nie? Tak. Oczywiście, potem już jest fajnie, tak, gramy sobie w piłkę i tak dalej, natomiast no to jest bardzo takie, wiesz... Ale też jest łatwiej, jak są pieniądze na koncie. Jest to łatwiejsze. I taki banał, nie? Ale dopóki wy i my nie mieliśmy tych pieniędzy, to działaliśmy inaczej, nie? Tam trzeba pilnować rachunków, że się wszystko połączy, coś będzie. Projekt taki szmaki, no dobra, zrobię, potrzebuję hajsu, nie do końca jest to, co chcę robić, ale trzeba to zrobić. Ja zauważam, że wiele osób z tego etapu nie wychodzi. Że dalej prowadząc firmę, nie wiem, rok, 2, 3, 5, 15, oni dalej, kurde, robią projekty, które nie chcą ich robić, ale nie wiem, czy boją się odciąć te przychody, które są łatwe do pozyskania teraz z kompetencjami, czy nie mają świadomości tego, co jest ich najciekawszą rzeczą, dla nich najciekawszą rzeczą. Co o tym sądzicie? Dzisiaj byliśmy na wykładzie Fryderyka Karzełka i Fryderyk powiedział, że ludzie mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, ale on uważa, że małe pieniądze, i to trochę się właśnie łączy z tym, co powiedziałeś, że już te większe pieniądze pozwalają mieć większe możliwości, więc zdecydowanie tak, no gdzieś tam ludzie trzymają się tych takich bezpiecznych form zarabiania, bezpiecznych według nich oczywiście, właśnie. Tak, że to jest właśnie tak. Etat, że jest stabilnie, że jest bezpiecznie. Banki przecież uwielbiają umowy o pracę, tak? To najchętniej dają kredyty osobom, które mają niby umowę o pracę. Nikt nie dał kredytu Marcinowi Osmanowi. Okej, teraz może już tak, ale kiedyś nie, na pewno nie. Generalnie z miesiąca na miesiąc można stracić tą pracę, także tutaj nie jest to gwarancja żadnej stabilności. A czemu ludzie tak łatwo sprzedają swoją wolność? Nie znają innej drogi, nie ma pewnie odwagi, może też są uwiązani, bardzo szybko żyjemy w społeczeństwie, które chce mieć tu i teraz, więc wiesz, kredyty dla młodych ludzi są bardzo popularne, więc najczęściej jest taka droga, skończmy studia, idźmy na etat i weźmy od razu kredyt na 30 lat. Teraz żyjemy w czasach, kiedy stopy procentowe bardzo urosły, więc ci ludzie, którzy mieli wzięte te kredyty pod korek, wzięte maksymalnie ile tylko mogli, no to mieli duże problemy, tak? I gdzieś tam pojawiły się, no, problemy w spłatach. No to jeszcze dodam też, że bycie zajętym, no to daje też wiele, jakby wytłumacza wiele rzeczy, nie? Że ich nie robimy, nie? Czyli gdzieś tam, jak jesteśmy bardzo zajęci robieniem takiej bieżączki, no to nie trzeba się rozwijać, tak? Nie trzeba iść dalej, nie trzeba nic zmieniać w życiu, nie trzeba ryzykować. Może niektórym to daje poczucie bycia też ważnym, tak? Bo są cały czas, wiesz, zarobieni to. Także myślę, że powodów tutaj troszkę byśmy mogli znaleźć. Ja zauważyłem też, że ludzie są uzależnieni od rozwiązywania problemów. Jak ich nie ma, oni czują się w tym momencie swobodnie. Też robiłem taki, że ciągle rozwiązywałem problemy. A w momencie, gdy wszystko działa, to trzeba tylko tego nie zepsuć. Nie? I nie wiem, czy tak macie, bo tak mówię o mojej perspektywie, że działa mechanizm, jest to rozpędzone, trzeba pilnować, są już procedury, procesy, są ludzie, idziemy do przodu. Tych takich akcji dziwnych, wybuchów jest 1-2 lata. To jest wcale nie jakieś groźne, a wcześniej permanentnie. No, zdrzało, coś w tym jest. Coś w tym jest pewnie, tak. Takie poczucie, jakby umiejętność zauważenia, kiedy jakby można przestać robić pewne rzeczy, kiedy warto zacząć, trochę kiedy obserwować cykl życia produktu, tak, żeby też wiedzieć, powiedzmy, i sobie jakoś to zaplanować technicznie. Natomiast no, każdy jest gdzieś tam inny, tak? Natomiast wszyscy żyjemy w pewnym społeczeństwie i cywilizacji, które jednak są wokół, tak, etatu, wokół takiej pracy 8-16 albo 8-18, wokół edukacji, wokół no, takich wartości, które jak tak się zastanowić, to pytanie, czy dają szczęście, czy nie, no, zależy. Też odkryłem, dla mnie to było mega szokujące, że ludzie tak naprawdę nie chcą być z sobą razem w domu. Rodzice z dziećmi nie chcą być razem. Żona z mężem nie. Tak. Wy pewnie, tak sobie zakładam, że jesteście jeszcze bardziej po pandemii, a nie odwrotnie. Zdecydowanie tak, zaczęliśmy z domu w ogóle pracować. Wcześniej jeździliśmy tak standardowo do biura, a w pandemii się okazało, że możemy pracować z domu. Jest to komfortowo i od pandemii cały czas w domu pracujemy. Także mamy jeszcze więcej czasu w domu niż wcześniej. I dla mnie jest to mega, też patrzeć na waszą historię, że jest tak na waszych warunkach, tak po swojemu. Ja nie widzę w waszych komunikatach, kupiłem sobie nową furę za bańkę. Nie widzę takiego, wiecie, bling bling i ściągania klienta tym do siebie. I to mi się bardzo podoba i bardzo się z tym utożsamiam. Plus czuć u was, że rodzina jest istotna, tak naprawdę. Możecie powiedzieć, że nie, jest zupełnie inaczej, albo tak. Fajnie, że to mówisz, bo to jakby od tego zaczynaliśmy i tego chcieliśmy. To chcieliśmy osiągnąć. Ale powiem ci, że też pytałam nasze dzieci, ponieważ synowie teraz mają 8 i 10 lat, bo tak właśnie mówimy, że to dla nich ten czas i tak dalej, i się tak zastanawiałam w którymś momencie, jak oni będą pamiętać to z dzieciństwa. Bo to też nie jest tak, że oni zawsze przyjdą do nas i my jesteśmy tutaj zwarci i gotowi do zabawy z nimi. Bo mamy jakieś swoje tematy, swoje projekty, swoje też pasje,
Więc to nie jest tak, że po prostu rzucamy wszystko, jak oni chcą mieć pograć w piłkę, więc jakieś tam zasady też mamy. Ale oczywiście odbieranie ze szkoły, mecze, tak jak mówiłam, i wszystkie inne rzeczy robimy razem. I pytam ich właśnie, jak myślicie, co wy będziecie pamiętać z dzieciństwa? Czy jesteście w stanie już powiedzieć? Gdzieś tam nawiązałam też do tego, co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, co robiłam z rodzicami. I oni powiedzieli mi kilka takich rzeczy, które mówię, chyba idziemy w dobrym kierunku. Tak. Chyba idziemy w dobrym kierunku, że faktycznie mogą pamiętać te rzeczy, które bym chciała, żeby pamiętali. Ja też widzę, że wiele osób coś innego mówi, a jest inaczej. Czyli ja mega kocham koncept Todda Henry'ego, czyli pokaż mi swój kalendarz, pokaż mi swoje konto. Te rzeczy pokazują, co jest dla ciebie ważne. I też mam trzeci element tej układanki. Wziąłem to do żurnalisty od Dawida. Pokaż mi swoją historię przeglądarki internetowej. Nie? Możesz jedno mówić, czyli ile spędzasz godzin z dzieckiem? Pokaż mi to w kalendarzu, pokaż mi to w... I wiecie, że tak nie do końca. Naszym wyzwaniem było wytłumaczyć dziecku, jak my pracujemy. Bo wszyscy u niej w przedszkolu chodzą do pracy, czyli podrzucają dzieci, idą do pracy albo zamykają się w swoim biurze, a my wchodzimy dzieci, jemy śniadanie, idziemy na jezioro, pogadamy jakieś kwestie strategiczne, idziemy na jakąś, nie wiem, randkę do restauracji biznesową i no, tak pracujemy. To coś tam na komputerze klika, nagrywa wideo. To samo. W przedszkolu było pytanie, czym się zajmują twoi rodzice i nasze dzieci nie wiedziały, co odpowiedzieć. No moje dziecko wie, że tata występował ostatnio na konferencji i mówił o pieniądzach na przykład, nie? Albo że książki piszemy. Też ona chce książki mieć. Ale też dla mnie nowe jest to, że ja mogę dziecku kupić wszystko. I masz nową sytuację jako rodzic. U mnie w domu tak nie było, że mogłem wszystko, bo są pieniądze, tylko było... Też często to słyszę, że mamo, kup mi to, nie mam pieniędzy, nie mam pieniążków. Sklepach gdzieś tam na... A my nigdy nie mówimy dzieciom, że nie mamy pieniędzy, tylko szukamy innych argumentów wytłumaczenia, czemu ta 15 Barbie z chińszczyzny nad morzem nie jest dobrym pomysłem. Jak sobie z tym radzicie, z takimi wyzwaniami? Takie samo mamy podejście. Nie ma u nas, nie mamy na to pieniędzy, tylko nie chcemy na to przeznaczać pieniędzy. Ewentualnie już chłopaki są na tyle duzi, że mają swoje kieszonkowe i zawsze jest argument, możesz tutaj sobie uzbierać, oszczędzić albo zapłacić ze swojego konta, bo mają też swoje konta bankowe, no to się już okazuje, że niekoniecznie. Ale tak, nie ma tej mentalności, że nie ma pieniędzy, bo też zakładamy, że nawet jeżeli są jakieś droższe rzeczy, na przykład ostatnio rozmawialiśmy z nimi o zakupie mieszkania w Chorwacji, bo chcielibyśmy tam kiedyś sobie kupić mieszkanie i to w tej chwili nie, ale za parę lat zaplanujemy to na pewno. Także to jest kwestia po prostu zaplanowania, a nie powiedzenia, że nie mam pieniędzy. To jeszcze wrócę, dopowiem od razu historię taką z wczoraj na świeżo, tak, a propos dzieciaków, że właśnie fajnie, myślę, że to działa, żeby tak nie mówić, że tam nie mamy pieniędzy, tylko argumenty, bo coraz częściej takie długie negocjacje się rozwijają między nami a dzieciakami, nie? No i między innymi wczoraj tam w Minecrafcie młodszy Julek 8 lat chciał coś tam kupić za 40 zł, no i to już był drugi zakup w tym miesiącu, więc tam argumentowaliśmy i w końcu mówi, że no tak, tak, ale teraz wszystko drożeje, pieniądze tracą na wartości, więc kupmy to teraz, bo za rok te moje 40 zł to będzie już mało warte, więc chociaż wydajmy je na to. Bamy. Ośmiolatek, ale taki poziom dyskusji, nie? I to myślę, że gdzieś tam właśnie te rozmowy takie głębsze, tak, o pieniądzach już z dziećmi, no to doprowadzają do takich naprawdę fajnych refleksji, nie? U nas też Oliwia zagina negocjacyjnie. Tato chce lalkę. Nie masz 15, coś tam, to jest słabo, zbierzmy na jakąś jedną porządną. Chcę. Nie? I mówi takie zdanie. Wchodzę samochód, on tam z tyłu siedzi. Tatusiu, a jakie słówko by cię przekonało, żeby to kupić? Może słówko proszę? I miękniesz. Jedziesz po lalkę od razu. I takie hity w ogóle. Powiedzcie na koniec też, gdzie was szukać, oglądać, gdzie mam pieniądze przelewać. I tam skierujemy naszych widzów i słuchaczy. Tak, prowadzimy bloga zainwestowani.pl, także najlepiej wejść na tą stronę zainwestowani.pl i tam mamy wszystkie artykuły, prowadzimy podcast, wszystkie materiały można znaleźć, ale też po imieniu i nazwisku, jeżeli ktoś pisze. Katarzyna Gorzędowska i Jeremiasz Gorzędowski. To nas znajdzie łatwo. Dziękuję państwu bardzo. Dzięki. Dzięki.